W dzisiejszym filmie zobaczycie, jakie artykuły, akcesoria i dekoracje halloweenowe można znaleźć w sklepach Dills, Home & You, Teddy, Sinsay, Pepco. Jeśli któryś z artykułów Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz również udostępnić ten film, jeżeli uważasz, że komuś mógłby się szczególnie spodobać. Nie hejtuj tego filmu, jeżeli nie obchodzisz Halloween. Nagranie to ma na celu przedstawić artykuły, akcesoria i ozdoby, jakie możemy znaleźć w sklepie na ten dzień. Zapraszam do oglądania. Pierwszy sklep, jaki pokażę z artykułami halloweenowymi, to jak tutaj widać jest sklep Dills, w którym, jak wcześniej mogliście zobaczyć, można znaleźć różnego rodzaju dynie, kubeczki, takie lampiony i podobne dekoracje z motywami halloweenowymi. Ceny widoczne są na regałach, więc łatwo możemy zobaczyć, ile dana rzecz kosztuje. Za 6 zł możemy kupić zestaw takich nietoperzy, jak widać dynie halloweenowe, napisy, które kosztują 10 zł oraz różnego rodzaju naklejki, papierowe dynie, lampiony, akcesoria na okna oraz widoczne tutaj pozostałe artykuły. Za 25 zł szklany pojemnik na słodycze. Podświetlane na okienne akcesoria. Tutaj mam akurat takie nietoperze, dynie, pająki. Cena za taki komplet to 25 zł. Poza tym, co tutaj widzimy, są też takie akcesoria na muffinki. W sklepie Dills za 30 zł jest też taka duża piniata. Tutaj mamy takiego ogromnego pająka, pajęczynę. Ta pajęczyna jest za 6 zł. Za 6 zł mamy tutaj takie widoczne, straszne postaci. Są też akcesoria do malowania oraz różnego rodzaju maski. Wśród akcesoriów na Halloween można znaleźć też takie akcesoria jak kapelusze czy opaski. Poza tym w sklepie Dills można kupić różnego rodzaju podświetlane przedmioty. Są też widoczne tutaj pojemniki na słodycze, tutaj akurat mamy dynię i duszka. Podświetlane. W tej tematyce można znaleźć też pluszaki. Taka duża plastikowa miska na słodycze jest za 8 zł. Poza tym w ofercie sklepu Dills znaleźć można różnego rodzaju słodycze. Różnego rodzaju halloweenowe ciastka, żelki oraz watę cukrową. Teraz przejdziemy do sklepu Sinsay. I już na początku, jak widać, w sklepie Sinsay możemy znaleźć takie właśnie naklejane dekoracje na szybę.
Jest też taka halloweenowa poszewka na poduszkę za 9 zł 99 groszy. Za 45 zł 99 groszy można znaleźć takie gnomy, krasnale halloweenowe. Nie może zabraknąć również różnego rodzaju halloweenowych dyni. Tutaj akurat taka biała jest za 17 zł 99 groszy. Pomarańczowa kosztuje 15 zł 99 groszy. Zestaw świec za 17 zł 99 groszy. Są też takie widoczne, tutaj za chwilkę pokażę, kubeczki. Jeden z nich, taki w kształcie dyni, można w sklepie Sinsay kupić za 17 zł 99 groszy. A ten za 15 zł 99 groszy. Taki pomarańczowy lampion jest za 7 zł 99 groszy. Za 9 zł 99 groszy są też takie podświetlane girlandy. Plastikowa świeca działająca na baterie. Świeca kosztuje 7 zł 99 groszy. Halloweenowy gnom jest za 15 zł 99 groszy. W sklepie Sinsay są też takie lampiony na tealighty lub świece. Taki jeden kosztuje 15 zł 99 groszy. Jest też taki drewniany widoczny tutaj napis. Taki napis kosztuje 12 zł 99 groszy. Wśród akcesoriów halloweenowych dostępne są też takie podświetlane metalowe domki oraz za 7 zł 99 groszy takie widoczne tutaj duszki. Znajdziemy również takie plastikowe misy w kształcie pajęczyn w dwóch kolorach, pomarańczowym i czarnym. Taką miskę możemy kupić za 7 zł 99 groszy. W sklepie Sinsay za 25 zł 99 groszy można kupić taką halloweenową wycieraczkę oraz różnego rodzaju podkładki pod kubeczki, takie mniejsze, filcowe, za 5 zł 99 groszy. Kubeczki do napojów oraz rurki. Tutaj mamy widoczne pozostałe akcesoria i artykuły halloweenowe, jakie możemy znaleźć w sklepie Sinsay. Filcowa podkładka w kształcie dyni, taka większa, jest za 7,99 zł. Wśród artykułów halloweenowych można znaleźć też takie widoczne tutaj poduszki. Taka poduszka kosztuje 29 zł i 99 groszy. Teraz przejdziemy sobie do sklepu Home & You. W sklepie Home & You, jak widać, jest też wiele artykułów na Halloween. Za chwilkę pokażę je wszystkie. Tutaj mamy akurat widoczne kubeczki, dynie, miseczki. Poniżej również poduszki w kilku wzorach. Cena to 35 zł 99 groszy. Taki kubeczek w kształcie nietoperza kosztuje 19 zł 99 groszy. Mamy też solniczkę i pieprzniczkę, miseczki, sztućce, dynie w różnych kolorach. Tutaj taki kubeczek, nie widzę ceny. Zaraz zobaczę, ile kosztuje. 29 zł 99 groszy to jego cena. Taka czarna dynia jest za 69 zł 99 groszy, a ta biała za 59 zł 99 groszy. Pomarańczowe halloweenowe kubeczki.
Tutaj mamy również różne akcesoria kuchenne, mniejsza dynia za 12 zł 99 groszy. Taki widoczny tutaj kubeczek jest za 27 zł 99 groszy. Miska w kształcie pajęczyny, z jednej strony przypominająca pająka, jest za 39 zł 99 groszy. Ta nieco mniejsza, pomarańczowa, za 25 zł 99 groszy. A tutaj mamy taką dużą dynię oraz kubeczek, miseczkę raczej, za 25 zł 99 groszy z czarnym kotem. Ta duża dynia kosztuje 79 zł 99 groszy. A tutaj widzimy pozostałe właśnie akcesoria halloweenowe za 29 zł 99 groszy. Jest taki pojemniczek. Pozostałe dynie, mniejsze i większe, taka w takim kształcie, to jest dynia lampion, natty lighty czy świece, kosztuje 29 zł 99 groszy. Ta tutaj obok jest za 29 zł 99 groszy. Również tutaj troszkę mniejsze. Kosztują 14 zł 99 groszy i te już działają na baterie. W sklepie Home & You znajdziemy również taki halloweenowy komplet pościeli. Tutaj taka czarna pościel z kotami, z duszkami. Jest ich kilka wzorów. Zestaw takiej pościeli kosztuje 139 zł 99 groszy. Są też kuchenne ręczniki za 27 zł 99 groszy jeden oraz takie obrusy w nietoperze. Jeden taki obrus. Zaraz zobaczę, jaka jest cena tego obrusu. 39 zł 99 groszy. A tutaj mamy taki kubeczek za 21 zł 99 groszy. Dalej różnego rodzaju dynie. Za 49 zł 99 groszy fartuch kuchenny. Są też dostępne takie miseczki, mniejsze i większe. Ta większa za 35 zł 99 groszy. Kubeczek, który już wcześniej był pokazany, za 19 zł 99 groszy. A ten troszeczkę inny za 17 zł 99 groszy. Tutaj widoczne są pozostałe artykuły halloweenowe. Ten kosztuje 7 zł 99 groszy. Zestaw foremek do ciastek jest za 45 zł 99 groszy. W sklepie Teddy mamy takie akcesoria halloweenowe. Takie wiaderka na słodycze, tutaj garnek, tutaj również wiaderko na słodycze plastikowe. Takie kosztuje 22 zł. Jedna taka duża figurka jest za 25 zł. Taki duży lampion, świecznik jest za 70 zł. A tutaj mamy podświetlane dynie. Takie mniejsze. Jedna kosztuje 12 zł. Zobaczmy na pozostałe artykuły. Tutaj ten kosztuje 50 zł. Dalej widzimy pozostałe za 30 zł. Takiego rodzaju dynia. Taka jakby wiadereczko. Tu mamy zestaw dyni za 25 zł. Za 17 zł można kupić taką pajęczynę. Są też przebrania dla dzieci i dorosłych, na przykład za 24 zł i 50 zł. Okulary różnego rodzaju za 12 zł.
To przebranie kosztuje 45 zł. Za 12 zł są takie dekoracje. Tutaj mamy widoczne pozostałe przebrania dla dzieci za 22 zł. Takie elementy do przebrań dodatkowe są za 8 zł. Za 12 zł można kupić takie postaci lub za 5 zł, tak jak tutaj właśnie widać. Takie większe są za 95 zł. A w sklepie Pepco dostępne mamy takie artykuły halloweenowe, jak na przykład gnomy za 20 zł, mniejsze, lub tutaj widoczne troszkę większe, w różnych kolorach. Tutaj właśnie poniżej są większe i kosztują one 25 zł. Taka dyniowa figurka jest za 30 zł. Jest podświetlana i działa na baterii. Wśród akcesoriów są na przykład takie pająki. Podświetlane girlandy są za 12 zł. Halloweenowe misy. Zaraz sprawdzę, jaka jest cena. Miski. Miska kosztuje 35 zł. Za 20 zł można kupić podświetlane duże pająki. 6 zł kosztuje zestaw żelowych cukierków oraz zestaw rurek do napojów. Lampiony są za 7 zł, a te większe, podświetlane, są za 15 zł. Składany papierowy lampion działający na baterie jest za 5 zł. Dostępne są też różnego rodzaju fryzury w różnych kolorach za 12 zł. Za 5 zł możemy kupić różnego rodzaju opaski na włosy. Taka peleryna kosztuje 35 zł. W sklepie Pepco można też kupić różnego rodzaju przebrania. Taka spódniczka w dwóch kolorach jest za 25 zł. A tutaj za 35 zł mamy całe przebranie. Różnego rodzaju kostiumy. Zestaw serwetek w różnych wzorach jest za 4 zł. Cztery złote kosztuje też zestaw papierowych kubeczków oraz takie papierowe talerzyki. Za 10 zł znajdziemy różnego rodzaju maski.
Zestaw podświetlanych balonów kosztuje 5 zł. Żelowe naklejki są za 4 zł. Takie nadmuchiwane pająki są za 10 zł. W sklepie Pepco kupić można też taki lampion, kosztuje on 15 zł oraz taki garnuszek na słodycze za 25 zł. Ta dynia w kształcie myszki Miki kosztuje 25 zł. A tutaj mamy też takie lampiony dynie. Ceramiczne, już nieco większe. Taki lampion w różnych wzorach jest za 15 zł. Za 35 zł możemy kupić też taką dynię działającą na baterię podświetlaną. Za 25 zł takie lampiony w różnych wzorach. Te postaci są za 15 zł jedna. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na następne.